Generalnie od kilku dni w polskim internecie panuje dosłowny lincz na nikogo innego jak Marka Maruchę. Wszyscy go nienawidzą i wszyscy go wyzywają od najgorszych. Cała akcja poszła w spory viral, a w internecie bardzo mocno trenduje skrót JMM 100% czytaj Marka Maruchę. Dlaczego tak się stało i czemu wszyscy aż tak bardzo go nienawidzą i w ogóle skąd wzięła się cała ta sytuacja? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym filmie, a ponadto rzucimy okiem na kilka innych ciekawych trendów, a zasadniczo na jeden konkretny związany z nikim innym jak Freddym Fazberem, którego swego czasu wszyscy spotykali gdzieś na mieście w całej Polsce. Pod postacią śmietnika i tak dalej. Generalnie o wszystkim dowiecie się w dalszej części odcinka. O cholera, czy to Freddy Fazber? Tak więc zacznijmy sobie od sprawy Marka Maruchy i gigantycznego hejtu, który wylał się na tę postać w internecie. Generalnie niezależnie, czy w ostatnich dniach przeglądałeś YouTube'a, czy TikToka, czy Exa, dawniej Twittera, czy chociażby jakąkolwiek inną stronę internetową, z całą pewnością chociaż raz natrafiłeś na Marka Maruchę i obraźliwy tekst w jego kierunku. Wszyscy zaczęli go wyzywać. Cała akcja z hejtowaniem Marka Maruchy szturmem podbiła internet i myślę, że to wszystko jest nawet jeszcze przed swoim pikiem. A wszystko zasadniczo bierze się z jego specyficznego wyglądu, który kojarzy się z pewnymi zbrodniarzami, a także jego całkiem ciężkiego zachowania. Generalnie Marka Maruchę znać możecie z bajki Pixara Auta. Generalnie Auta chyba znają wszyscy, chyba że urodziliście się zbyt późno, żeby to znać. A sam Marek Marucha pojawił się po raz pierwszy w pierwszej części tej serii, czyli Auta z 2006 roku, gdzie był autem wyścigówką i był bardzo zły, szorstki dla wszystkich i był jednocześnie głównym przeciwnikiem dla protagonisty filmu, czyli Zigzaga McQueena. I jeżeli nie oglądaliście Aut na jakimkolwiek momencie swojego życia, to nie mieliście dzieciństwa. Tyle wam powiem, okej? I generalnie on w dość brudny sposób konkurował z Zigzagiem na przestrzeni tego filmu, przez co ludzie oczywiście nie pałali do niego sympatią. I teraz, 17 lat po premierze filmu, wszyscy znowu go wyzywają, aczkolwiek to nie jest takie zero-jedynkowe, zacznijmy od początku. Zatem na początek wejdźmy do samego filmu i generalnie takim głównym punktem zaczepienia, jeżeli chodzi o nienawiść do niego, jest jego zachowanie, bo w filmie tym Marek Marucha jest no strasznym śmieciem dla wszystkich. Generalnie sam walił dość ostrymi tekstami i wjeżdżał na różne rzeczy, na które nie powinien wjeżdżać. Hehe, wjeżdżał? A poza tym był tam głównym rywalem Zigzaga i na porządku z nim wygrał, co jest w sumie dość ważną częścią jego obecnej reputacji. Ponieważ obecnie, kiedy ludzie hejtują Marka Maruchę, to głównie to mu wypominają, co jest w ogóle niesamowite. I w ten właśnie sposób na YouTubie, TikToku, Twitterze i tak dalej zaczął trendować skrót JM albo JMM 100%, czyli jeb Marka Maruchę. Ponadto w końcu po wielu latach powrócił dość słynny tekst pewnego mema, mianowicie Marek Marucha starego, czy tam, no, tak dalej. I chociażby na takim Exie, dawniej Twitter, jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę mega głupie memy, ale jednocześnie to jest takie złoto czasem. Aczkolwiek w sumie, dlaczego ludzie teraz zaczęli go wyzywać tak bardzo i dlaczego wyzywają go od jakiegoś czasu? No, może zacznijmy od drugiej strony i odpowiedzą sobie na pytanie, dlaczego teraz aż tak mocno go jadą. Otóż sam trend wyzywania Marka Maruchy w internecie już od jakiegoś czasu trwa. Aczkolwiek zdecydowanie poszło to viral na całą Polskę w momencie, kiedy na TikToku zaczęły pojawiać się materiały wyzywające Marka Maruchę. Generalnie na Facebooku jest pewna grupa, mianowicie Tłoki McQueeniego, gdzie Marek Marucha był bardzo często jechany i to właśnie stamtąd biorą się co niektóre teksty w jego kierunku. No i najprościej mówiąc, to wszystko po prostu poszło viral, tak samo jak Kerfuś jakiś czas temu, tylko że różnica jest taka, że Kerfuś miał trochę lepszą reputację, dopóki nie zaczęto zmieniać sensu jego istnienia. Chyba pamiętacie, o co mi chodzi, kiedy nagle Kerfuś stał się przyjacielem od pewnych doznań. No i właśnie w tym momencie pojawia się drugie pytanie, mianowicie dlaczego ludzie aż tak go jadą? Przecież co on im zrobił? Ano, powodów jest kilka i tych najbardziej oczywistych powinniśmy poszukać w pierwszej części Aut z 2006 roku, gdzie właśnie Marucha się pojawił po raz pierwszy i był właśnie takim typowym śmieciem tam, w sensie zły był dla każdego i tak dalej.
Miał swoje brzydkie teksty, jechał wszystkich i tak dalej, a co więcej, momentami powodował wypadki na torze jazdy i o tym trochę później. Tak, dokładnie, bez kitu, ponieważ w tamtym filmie gościu powoduje dosłowny wypadek i natrafiłem na necie na pewne teorie, jakoby, wiecie, gdy dochodzi do takiego wypadku, to auto się rozbija, czyli jakby umiera w sensie ludzkim, wobec czego do Maruchy przytarła się łatka mordercy. To masowego mordercy, który zamordował masę aut. Zabrał mnóstwo żyć. I jak wynika z narracji, którą widzimy w tych filmach, wychodzi na to, że to nie był jedyny taki incydent i naprawdę, Marek Marucha jest masowym mordercą, więc od razu pierwszy powód do tego. Po drugie, w jednym z tych wypadków sprawił, że Zigzag McQueen z nim przegrał, co jest oczywiście już JMM 100%. Co więcej, nawet w samym filmie jest scena, jak wszyscy go nie lubią, ponieważ po raz pierwszy osiągnął inne miejsce niż drugie, bo zasadniczo cały czas osiągał to drugie miejsce i był autem, które osiągnęło najwięcej drugich miejsc. I tam też wszyscy zaczynają go wyzywać, ale może nie w taki sposób jak obecnie. Co więcej, wiele osób zwraca uwagę na fakt, że on wygląda jak miał wąs, stąd chociażby określa się go komuchem, komunistą czy zbrodniarzem wojennym chociażby. Ale oczywiście to są tylko żarty. No ale nie do końca oczywiście jebać Marka Maruchę. Kiedy przeglądałem internet, chociażby bardzo rozbroiły mnie te wszystkie wizje utopijnej utopia przyszłości, w której Marek Marucha nigdy nie istniał. No, świat byłby wtedy przepiękny. Generalnie takich memów wala się po internecie masa i myślę, że cały ten trend wyzywania Marka Maruchy jest jeszcze przed swoim szczytem i taki faktyczny wystryw tego pojawi się gdzieś za kilka dni, tak strzelam, że tak z tym będzie. Aczkolwiek z drugiej strony myślę, że po tygodniu, dwóch to już zacznie słabnąć i za miesiąc już nikt nie będzie tego pamiętał, a Marek Marucha wreszcie odetchnie sobie w spokoju. No i to właśnie cały Marek Marucha, typowy wtorek albo poniedziałek w polskim internecie. I generalnie już słowem końca, jeżeli chodzi o ten temat, to JMM 100% jest Marka Marucha. I skoro jesteśmy już w połowie tego filmu, to może rzucimy okiem na jeszcze jeden ciekawy trend, który w sumie jest już praktycznie martwy, aczkolwiek jeszcze parę miesięcy temu całkiem mocno przebijał się w internecie i bardzo mocno rzucał się w oczy. O cholera, czy to Freddy Fazbear? Mianowicie, mowa o filmach takich jak ten. Czy to Freddy Fazbear? Tak jest, to jest generalnie bardzo proste, musisz zobaczyć misia gdziekolwiek, czy to jest śmietnik, czy to jest teddy bear. On się tak nazywa? Nie wiem, no cokolwiek, ten miś z Teddy'ego. I wówczas albo samemu podkładasz ten słynny dźwięk z pierwszego oryginalnego TikToka, albo samemu mówisz, o cholera, czy to Freddy Fazbear? Generalnie w tym momencie już za bardzo tych filmów się nie widuje, chociaż od czasu do czasu można to natrafić, ale taki miesiąc, czy nawet dwa miesiące temu, no to był to także dosyć spory viral, który nawet wyleciał trochę poza Polskę i ludzie w Stanach myśleli, że to w ogóle film z Rosji jest, ale oni mają to w dupie generalnie. Ich zdaniem, jeżeli już mówisz ze słowiańskim akcentem, to musisz być z Rosji i nie ma innej opcji. No, brutalne, ale prawdziwe. I generalnie ten trend był naprawdę mega spoko. W sensie serio śmieszne były te filmy niekiedy. W każdym razie tak, meanwhile, jeszcze przed premierą filmów to chyba całkiem spoko, nie? Sobie dwa miesiące zostały do filmu, już jesteśmy bliżej niż dalej. A swoją drogą, jeżeli już mowa o filmie FNAF, to jakiś czas temu powiedziano nam, że film będzie trwał łącznie 3 godziny. W sensie takie są spekulacje, przypuszczenia na podstawie dosyć mocnych argumentów ku temu, więc myślę, że byłoby naprawdę mega fajnie. Generalnie uważam, żeby to siadło całkiem. No i już po tej całej sytuacji myślę, że możemy wrócić do dalszego oczekiwania na film FNAF. Ile tam w ogóle zostało? Czekajcie, daily przypomnienie. No, bez kitu. No, czyli musimy jeszcze chwilę sobie na niego poczekać, a tak swoją drogą idzie ktoś ze mną na film FNAF premierę, bo tak myślałem, że było fajnie. Jak bylibyście chętni, to napiszcie w komentarzach. Może coś z tego wyjdzie, ale no, nie obiecuję z wiadomych przyczyn. Ale byłoby fajnie, zobaczymy.